Ekspert nie ma wątpliwości. Padły gorzkie słowa. Wpadliśmy w pułapkę. Wiatraki na Bałtyku sposobem na tańszą energię? Głos na ich temat zabrał premier Donald Tusk. Dowiedzieliśmy się, że mają one wygenerować dużo więcej mocy niż planowana elektrownia atomowa na północy Polski. Co to oznacza dla Kowalskiego? Fakt zwrócił się z szeregiem pytań do Jakuba Wiecha, redaktora naczelnego serwisu energetyka24.pl. Przypomnijmy, premier Donald Tusk na konferencji EFNI 2024 w Sopocie powiedział, że jeśli chodzi o wiatraki na morzu, docelowo mówimy o potencjalnej mocy energetycznej 18 GW. To jest 4 razy więcej niż planowana moc elektrowni jądrowej, którą właśnie zaczynamy budować na Pomorzu, zauważył. Zdaniem szefa rządu, to daje wyobrażenie o tym, jak wielką, nieideologiczną szansą jest energia odnawialna. To jest przedsięwzięcie, które może rozstrzygnąć pozytywnie o dostępie do coraz tańszej energii. Nie mamy jakichś szczególnie innych możliwości, aby ta polska energia, która dzisiaj jest jedną z najdroższych w Europie, była tańsza, dodał. Według premiera zielona energia jest jednym z kluczowych sposobów, jeśli mówimy o interesach ludzi. Premier, wiatraki na morzu docelowo wygenerują 4 razy więcej mocy niż elektrownia atomowa. Jak dodał Tusk, z punktu widzenia zwykłego konsumenta, a przede wszystkim przedsiębiorcy, kwestia ceny i dostępu do energii jest kluczowa. Kiedy rozmawiamy z ludźmi na temat tego, co może być ograniczeniem lub zagrożeniem dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski, to kwestia energii pojawia się nieustannie jako jeden z głównych wątków, zaznaczył. Dodał, że do tego potrzeba też nowoczesnych sieci przesyłowych. Nie ma takiej ilości wiatraków, która zapewniłaby nam prąd, jeśli nie będzie nowoczesnej sieci. Stąd decyzja, aby zainwestować w ciągu najbliższej dekady 70 miliardów złotych publicznych pieniędzy w to wszystko, za co polskie sieci energetyczne odpowiadają, podkreślił Tusk. Premier ocenił, że nie trzeba budować zbyt wielu nowych wiatraków na ziemi, skoro poprzez wymianę turbiny da to od 400 do 500%. Wzrostu mocy takiego wiatraka, jego zdaniem, będzie to wymagało inwestycji w przyłącza. Gdybyśmy założyli, że wszystkie wiatraki w Polsce zostaną tak zrewitalizowane poprzez nowocześniejszą turbinę i przyłącze, byłoby to od 5 do 6 GW wzrostu produkcji energii. To jest ciągle więcej niż zakładamy, że da nam elektrownia jądrowa na Kaszubach, zaznaczył. Dodał, że możliwości jest sporo, wymaga to jednak szybkich, konsekwentnych decyzji, a także odporności na nieprzychylny temu lobbying czy emocje. Premier zauważył, że było pewnym mitem o Polsce, że może pewne rzeczy udają się Polakom, ale mostu i drogi zbudować nie potrafią. W tym kontekście zaznaczył, że jak się uparliśmy, to pokazaliśmy i sobie, i światu, że potrafimy zbudować najlepszą, najnowocześniejszą sieć dróg i autostrad w Europie. Dodał, że nie trwało to 20 lat. Tusk podkreślił, że jak się uprzemy, to zbudujemy też elektrownię atomową. Bierzemy cały ciężar na siebie, jeśli chodzi o budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Natomiast przy drugiej musimy szukać partnerów finansowych. Jesteśmy realistami, chcemy to budować, ale potrzebujemy do tego realnych środków, zaznaczył szef rządu. Ekspert, rząd nie zdynamizował polskiej transformacji energetycznej. Do słów szefa rządu odniósł się w fakcie Jakub Wiech. Ekspert podzielił się szczegółową wiedzą. Czy możemy spodziewać się, że ceny energii wkrótce spadną? Trwałe obniżenie ceny prądu w Polsce będzie możliwe tylko poprzez odejście do spalania węgla. Ten surowiec dawno przestał być już tani. Po pierwsze, musimy dopłacać do jego wydobycia z krajowych pokładów, tylko w tym roku 7 miliardów złotych, po drugie.
Niektóre polskie kopalnie sprzedają węgiel kamienny po cenach najwyższych na świecie, taniej go ściągać na przykład z Australii czy Indonezji niż wydobyć na Śląsku. Po trzecie, za spalanie węgla ponosimy olbrzymie koszty wynikające z systemu handlu emisjami ETS, który wszedł w życie w 2005 roku. Tylko w roku ubiegłym było to 42 miliardy złotych. Źródła odnawialne oraz energetyka jądrową dają nadzieję wyjścia z węglowej pułapki, w którą wpadliśmy, usłyszeliśmy. Ekspert zauważył, że problemem polskiej energetyki jest jej ekstremalnie wysoka intensywność emisji, najwyższa w Unii Europejskiej oraz jedna z najwyższych na świecie. Żeby wygenerować w Polsce 1 MWh energii elektrycznej, musimy wypuścić do atmosfery 650 kg dwutlenku węgla. To 3 razy więcej niż wynosi średnia unijna. Dla porównania, we Francji wygenerowanie 1 MWh oznacza emisję w wielkości zaledwie 30 kg CO2, różnica względem Polski jest więc ponad 20-krotna. Tymczasem emisja ta jest kosztem, który potem widzimy na rachunku. Za uprawnienie do emisji 1 tony CO2 trzeba zapłacić obecnie, zgodnie z unijnym systemem handlu emisjami, około 60 euro, ok, 260 zł. Oznacza to, że w koszcie produkcji 1 MWh w Polsce mamy około 170 zł kosztów samej emisji, podczas gdy na przykład dla Francji ten koszt wyniesie zaledwie 8 zł. Jasno z tego wynika, że obniżka polskich cen energii jest ściśle związana z obniżaniem emisji z energetyki, stwierdza Wiech. Podkreśla, że jak na razie rząd premiera Tuska nie zdynamizował polskiej transformacji energetycznej. Bardzo długo trzeba było czekać na ukształtowanie podziału kompetencji energetycznych między Ministerstwo Klimatu i Środowiska a Ministerstwo Przemysłu. Sporo czasu zajęło też powołanie specjalnego pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz obsadzenie kluczowych spółek. Najważniejsze decyzje zapowiedziane przez rząd, m.in. przyjęcie ustawy wiatrakowej, wciąż nie zostały zrealizowane. Spośród kilku energetycznych obietnic złożonych na liście 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów udało się zrealizować tylko zamrożenie cen gazu i powołanie resortu przemysłu. Rząd cały czas zwleka także z przyjęciem nowelizacji takich dokumentów strategicznych, jak polityka energetyczna Polski do 2040 roku czy Polski Program Energetyki Jądrowej, zwrócił uwagę naczelny portalu energetyka24.pl. Chciałbym także zauważyć, że o ile premier Tusk ma rację, mówiąc, że turbiny wiatrowe na morzu będą miały większą moc zainstalowaną niż atom, to jednak energetyka jądrowa, w wariancie budowy 9 GW, da więcej energii niż park wiatraków offshore o mocy 18 GW. Technologie te diametralnie różnią się bowiem współczynnikiem wykorzystania mocy zainstalowanej, który dla atomu wynosi od 90 do 95%, a dla energetyki jądrowej na Bałtyku od 40 do 50%. Dodał ekspert.